Dzień dobry Państwu. Proponuję spotkanie z wierszem, który nazywa się Rozmowa z kamieniem, a więc będziemy bardzo przyziemnie usytuowani. Chciałabym może zacząć od tytułu, tak? Rozmowa z kamieniem. Właściwie czytając taki tytuł myślimy sobie, no tak, poeci. Tak. Poeci to właściwie potrafią rozmawiać z kamieniem i właściwie od razu budujemy taki dystans do tego wiersza, który za chwilę mamy poznawać. Tymczasem byłoby to może zbyt pochopne stwierdzenie, dlatego że w długim rozwoju cywilizacji kamienie odgrywały ogromną rolę. Przypomnę, że na przykład właśnie w takiej kulturze megalitycznej stawiano menhiry, dolmeny i to były takie miejsca kultu. Przez wieki pielgrzymowano w ogóle właśnie do tych miejsc, wierząc, że można tam zasięgnąć rady, że można właśnie porozmawiać z kamieniem albo na przykład wysłuchać tam jakichś przepowiedni, ponieważ kamienie przechowują energię, tak? Tworzą pola magnetyczne, uczestniczą w porządku kosmicznym. Do dzisiaj właśnie nie wiemy, jak wyglądała ta kultura megalityczna, ale tym bardziej właśnie zaciekawiała i wzbudzała jakieś zainteresowanie. Przypomina mi się jeszcze rzeźba Michała Anioła, która znajduje się w Mediolanie w Castello Sforzo. I to była jego ostatnia niedokończona rzeźba, nad którą pracował przez ostatnich 10 lat. Jego współcześni wspominają, że często słyszeli, jak Michał Anioł właśnie mówił do tego obrabianego kamienia i do tego głazu, tak mówił: kamieniu, co chcesz mi powiedzieć, co chcesz mi powiedzieć? I właściwie jeżeli posłucha się jakichś wywiadów czy rozmów właśnie z takimi artystami, rzeźbiarzami, to oni opowiadają, jak jeżdżą właśnie do tych kamieniołomów i szukają właśnie takiego głazu, który coś do nich powie. Więc to nie są takie rzeczy dziwne, wydawałoby się, o których będzie mówiła Szymborska. I jeszcze może wspomnę Państwu, że na Sardynii, właśnie w San Sperate, są z kolei śpiewające kamienie, albo ewentualnie jest to tłumaczone też Muzeum Grających Skał. Tak? No i właśnie tam jest taki rzeźbiarz Pinuccio Sciola, który właśnie jest miłośnikiem, znawcą kamieni i właśnie potrafi je w sposób taki specyficzny nacinać. I potem jakby te kamienie śpiewają, jakby wydają dźwięki. Tak? Wystarczy przejechać ręką po powierzchni takiego kamienia i te kamienie po prostu śpiewają. No, Szymborska nie pisze o śpiewających kamieniach, ale jak sama nazwa mówi, mamy do czynienia z rozmową z kamieniem, zatem będziemy mieli do czynienia z takim dialogiem bohaterki, która przychodzi do kamienia i chciałaby z nim porozmawiać. Zatem czytajmy wiersz. Pukam do drzwi kamienia. To ja, wpuść mnie. Chcę wejść do twego wnętrza, rozejrzeć się dookoła, nabrać ciebie jak tchu. Odejdź, mówi kamień. Jestem szczelnie zamknięty. Nawet rozbite na części będziemy szczelnie zamknięte. Nawet starte na piasek. Nie wpuścimy nikogo. Pukam do drzwi kamienia. To ja, wpuść mnie. Przychodzę z ciekawości czystej. Życie jest dla niej jedyną okazją. Zamierzam przejście po twoim pałacu, a potem jeszcze zwiedzić liści, krople wody. Niewiele czasu na to wszystko mam. Moja śmiertelność powinna cię wzruszyć. Jestem z kamienia, mówi kamień. I z konieczności muszę zachować powagę. Odejdź stąd. Nie mam mięśni śmiechu. Pukam do drzwi kamienia. To ja, wpuść mnie. Słyszałam, że są w tobie wielkie puste sale. Nieoglądane, piękne nadaremnie, głuche, bez echa czyichkolwiek kroków. Przyznaj, że sam niedużo o tym wiesz. Wielkie i puste sale, mówi kamień, ale w nich miejsca nie ma. Piękne być może, ale poza gustem twoich ubogich zmysłów. Możesz mnie poznać, nie zaznasz mnie nigdy. Całą powierzchnią zwracam się ku tobie, a całym wnętrzem leżę odwrócony. Pukam do drzwi kamienia. To ja, wpuść mnie. Nie szukam w tobie przytułku na wieczność. Nie jestem nieszczęśliwa, nie jestem bezdomna. Mój świat jest wart powrotu. Wejdę i wyjdę z pustymi rękami, a na dowód, że byłam prawdziwie obecna, nie przedstawię niczego prócz słów, którym nikt nie da wiary. Nie wejdziesz, mówi kamień. Brak ci zmysłu udziału. Żaden zmysł nie zastąpi ci zmysłu udziału. Nawet wzrok wyostrzony do wszechwidzenia nie przyda ci się na nic bez zmysłu udziału. Nie wejdziesz, masz zaledwie zamysł tego zmysłu, prawie ledwie jego zawiązek, wyobraźnię. Pukam do drzwi kamienia. To ja, wpuść mnie. Nie mogę czekać 2000 wieków na wejście pod twój dach. Jeżeli mi nie wierzysz, mówi kamień, zwróć się do liścia, powie to co ja, do kropli wody, powie to co liść. Na koniec spytaj włosa z własnej głowy. Śmiech mnie rozpiera, śmiech, olbrzymi śmiech, którym śmiać się nie umiem. Pukam do drzwi kamienia. To ja, wpuść mnie. Nie mam drzwi, mówi kamień. Mamy tutaj do czynienia z takim dialogiem, jak mówił Jerzy Kwiatkowski, dialogiem prośby i odmowy, tak? Pragnienia i odtrącenia. Bohaterka akurat w tym wierszu nie przychodzi po wyrocznie, po radę, tak jak na początku sugerowałam, ale chce poznać wnętrze kamienia, może jego sekret, może jego tajemnicę, chce go zaznać. Mówi, przychodzę z ciekawości czystej, życie jest dla niej jedyną okazją. Zatem bohaterka puka w kamień i mówi, pukam do drzwi kamienia, to ja wpuść mnie, chcę wejść do twego wnętrza, rozejrzeć się dokoła, nabrać ciebie jak tchu. Natomiast kamień odpowiada, odejdź, jestem szczelnie zamknięty, nawet rozbite na części będziemy szczelnie zamknięte, nawet starte na piasek nie wpuścimy nikogo. Wiemy, że oczywiście ziarnko piasku również jest kamieniem i ma te same właściwości, które kamień olbrzymi. Ale bohaterka nie daje za wygraną, znowu puka do drzwi kamienia. Ważne są tutaj drzwi. Drzwi w kulturze są symbolem przejścia, granicy między dwoma przestrzeniami, obszarami. Drzwi zapraszają do wejścia, że na przykład ściana nie zaprasza do wejścia, a drzwi tak. Drzwi budzą ciekawość, co jest po drugiej stronie. I taką ciekawością kieruje się również bohaterka tego wiersza. Chce wejść do wnętrza, do środka i nazywa to wnętrze pałacem. Tak? Mówi, zamierzam przejść się po twoim pałacu, a potem jeszcze zwiedzić liść i krople wody. Niewiele czasu na to mam. Moja śmiertelność powinna cię wzruszyć. Słyszałam, że są w tobie wielkie puste sale, nieoglądane, piękne nadaremnie, głuche bez echa czyichkolwiek kroków. Przyznaj, że sam niedużo o tym wiesz. I chciałam Państwu tylko pokazać wykresy struktur kamieni. Otóż istnieją takie dziedziny nauki, na przykład krystalografia, materiałoznawstwo, mineralogia czy fizyka ciała stałego, które badają geometrię i morfologię kryształów, minerałów. A więc być może właśnie bohaterka tego wiersza oglądała takie wykresy, siatki geometryczne i stąd właśnie jej wyobraźnia podpowiada wielkie puste sale, piękne, nieoglądane, głuche, bez echa czyichkolwiek kroków i na tej podstawie jakby ta chęć wejścia do wnętrza jest jej podyktowana. Ale kamień odpowiada niezmiennie, mówi wielkie i puste sale, ale w nich miejsca nie ma. Piękne być może, ale poza gustem twoich ubogich zmysłów. Możesz mnie poznać, ale nie zaznasz mnie nigdy. Całą powierzchnią zwracam się ku tobie, a całym wnętrzem leżę odwrócony. Nie wejdziesz. Brak ci zmysłu udziału. Żaden zmysł nie zastąpi ci zmysłu udziału, nawet wzrok wyostrzony do wszechwidzenia. Nie przyda ci się na nic bez zmysłu udziału. Nie wejdziesz, masz zaledwie zamysł tego zmysłu, ledwie jego zawiązek, wyobraźnię. Nawet jeżeli będziemy posiadali wzrok wyostrzony do wszechwidzenia, więc powiedzmy zaopatrzony w jakieś mikroskopy elektronowe, rentgeny, tak? Nic nie da, tak? Kamień mówi, możesz mnie poznać, nie zaznasz mnie nigdy. Możemy poznać jedynie zewnętrzną część, możemy poznać jakieś siatki krystalograficzne. Nigdy nie znajdziemy się we wnętrzu kamienia, nie mamy zmysłu udziału, nie potrafimy przenikać struktur, nie możemy wejść do wnętrza, nie możemy poznać istoty tego świata. No i właśnie to jest taka smutna konstatacja Szymborskiej, ten wiersz jest pisany, takie przekonanie, że świat składa się z monad, jest monadyczny, monady są zamknięte dla siebie, nie mogą nawzajem się poznawać. Tak? Liść nie pozna kropli wody, kamień nie pozna liścia, człowiek nie pozna kamienia, byty są monadyczne. I Szymborska nawiązuje tutaj, właściwie to w wielu takich wierszach, ale to jest dobry taki przykład. Tak? Szymborska nawiązuje do filozofii Leibniza, XVIII-wiecznego filozofa. Leibniz wyrażał takie przekonanie, że cała rzeczywistość składa się z cząstek, z monad, które są szczelne, które są niezależne od siebie, rozwijają się tylko według swych z góry określonych możliwości. I w jego pismach pojawiają się nawet takie stwierdzenia, tak? Cytuję, monady nie mają okien ani drzwi, albo monady mogą się nawzajem postrzegać, nie mogą w siebie wnikać. Szymborska pewno, czytając Leibniza, zainspirowała się tymi myślami, pisząc właśnie ten wiersz Rozmowa z kamieniem. Czyli świat jest monadyczny, Ale to nie znaczy, że tylko w relacji człowieka wobec bytów natury istnieje taka monadyczność i taka granica nie do przejścia. Otóż monadami są także sami ludzie. Jest taki wiersz Szymborski, który się nazywa Jestem za blisko. Opowiada o sytuacji najbliższej dla ludzi, tak? Właśnie intymnej. Dwoje ludzi leży obok siebie w łóżku i właśnie bohaterka tego wiersza, podmiot liryczny, snuje takie rozważania. Chciałabym pokazać na przykładzie tego wiersza taką monadyczność, która jest również ludzkim ograniczeniem. Czytam teraz ten wiersz, jestem za blisko. Jestem za blisko, żeby mu się śnić. Nie fruwam nad nim, nie uciekam mu pod korzeniami drzew. Jestem za blisko. Nie moim głosem śpiewa ryba w sieci, nie z mego palca toczy się pierścionek. Jestem za blisko. Wielki dom się pali beze mnie wołającej ratunku. Za blisko, żeby na moim włosie dzwonił dzwon. Za blisko, żebym mogła wejść jak gość, przed którym rozsuwają się ściany. Już nigdy po raz drugi nie umrę tak lekko, tak bardzo poza ciałem, tak bezwiednie jak niegdyś w jego śnie. Jestem za blisko. Za blisko. Słyszę syk i widzę połyskliwą łuskę tego słowa, znieruchomiała w objęciu. On śpi, w tej chwili dostępniejszy widzianej raz w życiu kasjerce wędrownego cyrku z jednym lwem niż mnie leżącej obok. Teraz dla niej rośnie w nim dolina rudolistna zamknięta ośnieżoną górą w lazurowym powietrzu. Ja jestem za blisko, żeby mu z nieba spaść. Mój krzyk mógłby go tylko zbudzić. Ten wiersz ma jeszcze tam dalszy ciąg, ale to właściwie chcielibyśmy zobaczyć, że właśnie monadyczność, która jest też takim udziałem człowieka. Nie możemy wejść do czyjegoś snu, nie poznamy tego snu, tak? Nie poznamy też jego wnętrza, tak? Nie poznajemy myśli ludzi. Jesteśmy monadami. Myślę, że to dosyć smutne, aczkolwiek jest to bardzo silnie wpisane w całą twórczość Szymborskiej. Tak? Taka jest nasza kondycja ontologiczna. Jesteśmy monadyczni. Właśnie w rozmowie z kamieniem, w tym dialogu człowieka z kamieniem, chciałabym zwrócić uwagę na to, że ta rozmowa między nimi dokonuje się na takich równych prawach. W twórczości Szymborskiej możemy dostrzec jakby zakwestionowanie perspektywy antropocentrycznej, takiego przekonania, że człowiek jest koroną stworzenia, jest bytem innym, ponad wytworami natury, człowiekiem stworzonym na obraz i podobieństwo Boga. Tak? No, dokonuje takiego poszanowania autonomii wszelkiego bytu, poszanowania tej monadyczności. Tak? Wiemy, że jesteśmy monadami, poszanujmy to, rozmawiam sobie z kamieniem. Tak? Więc na poziomie I właśnie Szymborska pokazuje nam, że na poziomie biologicznym należymy do porządku natury, ale jednak istniejemy osobno. W procesie ewolucji zyskaliśmy specjalny status właśnie dzięki świadomości. W wierszu Jaskinia Szymborska mówi: wygłowiłeś się z pustki i bardzo chcesz wiedzieć. Wygłowiłeś się, urodziłeś się, jesteś materią. Tak? Jest taki wiersz bardzo ciekawy Szymborskiej, który się nazywa Nic darowane i w którym ona wykorzystuje język ekonomii, który metaforycznie zderza z językiem biologii. Tak? Otóż przychodzimy na świat i nagle okazuje się, że to jest jakiś kontrakt, jakaś umowa, podpisujemy rachunek, na podstawie którego musimy się ze wszystkiego rozliczyć, podobnie jak wszystkie inne byty. Tak? Czyli drzewa muszą rozliczyć się z liści, ktoś z pancerzyka, chitynki. Tak? Wszystko idzie do zwrotu. Przeczytam Państwu ten wiersz Nic darowane, po to, żebyśmy zobaczyli, że my też jesteśmy właśnie bytem należącym do natury, właśnie bytem materii. Tak? Nic darowane, wszystko pożyczone, tonę w długach po uszy, będę zmuszona sobą zapłacić za siebie, za życie oddać życie. Tak to już urządzone, że serce do zwrotu i wątroba do zwrotu i każdy palec osobno. Za późno na zerwanie warunków umowy. Długi będą ściągnięta ze mnie wraz ze skórą. Chodzę po świecie w tłumie innych dłużników. Na jednych ciąży przymus spłaty skrzydeł, drudzy chcąc nie chcąc rozliczą się z liści. Po stronie winien wszelka tkanka w nas, żadnej rzęski, szypułki do zachowania na zawsze. Spis jest dokładny i na to wygląda, że mamy zostać z niczym. Nie mogę sobie przypomnieć, gdzie, kiedy i po co pozwoliłam otworzyć sobie ten rachunek. Protest przeciwko niemu nazywamy duszą i to jest to jedyne, czego nie ma w spisie. Na poziomie biologicznym należymy do porządku natury, ale istniejemy osobno w procesie ewolucji, zyskaliśmy specjalny statut. Tak? Ten statut osiągamy dzięki świadomości. Właśnie w tym w jaskini wygłowiłeś się z pustki i bardzo chcesz wiedzieć. To jest coś, co jakby nas wyróżnia. W wierszu Nic darowane tym czymś być może, bo to jest protest przeciwko takiej materialności widzenia człowieka, więc ten protest nazywamy duszą i to jest to jedyne, czego nie ma w spisie, więc jest to jakaś nadzieja. Wreszcie w rozmowie z kamieniem bohaterka mówi: przychodzę z ciekawości czystej, a więc ciekawość, wyobraźnia, świadomość w toku ewolucji wyodrębniły człowieka, ale doprowadziły też do takiego poczucia wygnania ze świata natury, odosobnienia. Tak? Mamy już teraz tą świadomość, że jesteśmy monadami, które nie przenikną. Bohaterka ciągle próbuje, ale nie udaje jej się. Więc o sile tej ciekawości, wyobraźni, świadomości mówi najlepiej wiersz Sto pociech. Podmiot liryczny tego wiersza jest to istota usytuowana w jakiejś odległej przestrzeni kosmicznej, patrzy jakby spoza czasu, bo ma zdolność obserwacji jakby całej ewolucji człowieka. Może jest jakaś istota najwyższa, nie jest to sprecyzowane. Ona ma jakby skonstruowana na wzór Boga, który jakby może oglądać całą dziedzinę stworzenia. Właśnie wiersz Sto pociech, więc ta istota, ten podmiot usytuowany gdzieś tam w przestrzeni, albo może nawet poza czasem, że obserwuje całość ewolucji i mówi tak: zachciało mu się szczęścia, zachciało mu się prawdy, zachciało mu się wieczności. Patrzcie go, ledwie odróżnił sen od jawy, ledwie domyślił się, że on to on, ledwie wystrugał ręką z płetwy rodem krzesiwo i rakietę. Łatwy do utopienia w łyżce oceanu, za mało nawet śmieszny, żeby pustkę śmieszyć. Oczami tylko widzi, uszami tylko słyszy, rekordem jego mowy jest tryb warunkowy. Rozumem gani rozum, słowem prawie nikt, ale wolność mu w głowie, wszechwiedza i byt poza niemądrym mięsem. Patrzcie go. Bo przecież chyba jest, naprawdę się wydarzył pod jedną z gwiazd prowincjonalnych, na swój sposób żywotny i wcale ruchliwy, jak na marnego wyrodka kryształu, dość poważnie zdziwiony, jak na trudne dzieciństwo w koniecznościach stada, nieźle już poszczególny. Patrzcie go, ale jest zawzięty. Zawzięty trzeba przyznać bardzo, z tym kółkiem w nosie, w tej todze, w tym swetrze, sto pociech, bądź co bądź, nieboże, istny człowiek. Ironia tego wiersza jest przewrotna, tak? Bo w istocie jest tu wyrażony podziw dla człowieka, dla jego zdolności poznawczych. Tak? Wynalazł krzesiwo i rakietę, ale jest zaledwie marnym wyrodkiem kryształu, jest prawie nikt, tak? Ale zachciało mu się szczęścia, zachciało mu się prawdy, zachciało mu się wieczności. Tak? Więc nie mamy zmysłu udziału, ale mamy zamysł tego zmysłu, jego zawiązek, wyobraźni. Więc wiemy już, że nie zaznamy innych bytów, bo wszyscy jesteśmy biologicznymi monadami, tak? Ale możemy je poznać. I to dzięki wyobraźni, dzięki ciekawości człowiek poznaje świat natury i wszechświat. Wynalazł zatem mikroskop, wynalazł lunetę, wynalazł rakietę. Można oczywiście zadać sobie pytanie, tak, czy nas to coraz bardziej nie oddala od świata natury, ale być może nie. Chciałabym jeszcze powiedzieć, że wiersz Rozmowa z kamieniem pochodzi z takiego wczesnego etapu twórczości Szymborskiej. Szymborska jeszcze jest młodą osobą wtedy, kiedy pisze ten wiersz, który pochodzi z tomu Sól. Wiersz ukazał się w 1962 roku. Natomiast w późnym, wydanym w 2002 roku, a więc dokładnie 40 lat później, tomie Chwila, znajduje się wiersz pod tytułem Milczenie roślin, gdzie już z perspektywy jakby dojrzałości, czy wręcz starości poetki, ta relacja z bytami natury nie jest już tak optymistyczna. Tak? Wygląda inaczej. Przeczytam Państwu wiersz Milczenie roślin. Jednostronna znajomość między mną a wami rozwija się nie najgorzej. Wiem, co listek, co płatek, kłos, szyszka, łodyga i co się z wami dzieje w kwietniu, a co w grudniu. Chociaż moja ciekawość jest bez wzajemności, nad niektórymi schylam się specjalnie, a ku niektórym z was zadzieram głowę. Macie u mnie imiona: klon, łopian, przylaszczka, wrzos, jałowiec, jemioła, niezapominajka, a ja u was żadnego. Podróż nasza jest wspólna. w czasie wspólnych podróży rozmawia się przecież, wymienia się uwagi, choćby o pogodzie albo o stacjach mijanych w rozpędzie. Nie brakłoby tematów, bo łączy nas wiele. Ta sama gwiazda trzyma nas w zasięgu. Rzucamy cienie na tych samych prawach. Spróbujmy coś wiedzieć, każdy na swój sposób. A to, czego nie wiemy, to też podobieństwo. Objaśnię, jak potrafię, tylko zapytajcie, co to takiego oglądać oczami, po co serce mi bije i czemu moje ciało nie jest zakorzenione. Ale jak odpowiadać na niestawiane pytania, jeśli w dodatku jest się kimś tak bardzo dla was nikim? Porośla, zagajniki, łąki i szuwary, wszystko do was mówię, to monolog. I nie wy go słuchacie. Rozmowa z wami konieczna jest i niemożliwa, pilna w życiu pośpiesznym i odłożona na nigdy. Właśnie. Po 40 latach Szymborska dochodzi do trochę innych wniosków. Ta rozmowa z wami, z roślinami, z kamieniami jest konieczna, ale jednocześnie niemożliwa. Wie już, że to się nie wydarzy. Natomiast jest pilna, ponieważ właśnie w życiu powinniśmy się kierować wyobraźnią, poczuciem, że jesteśmy wspólnymi bytami. Tak? Zatem rozmawiajmy z roślinami, nauczmy się rozmawiać z roślinami, może one nas rozumieją. One nas na pewno rozumieją, o czym wiemy dzisiaj dzięki wyobraźni wielu naukowców i dzięki ich niestrudzonej pracy podglądania mikroskopami i przekonywania nas o różnych ciekawych zjawiskach. Otwieramy się zatem na świat natury, na poznanie, kierujemy się wyobraźnią. To jest takie przesłanie i Szymborska zawsze nas do tego zachęcała. Stanisław Balbus pokazywał, że Szymborska w swojej poezji potrafi uruchomić coś takiego jak innobyty. No, kamień jest jakimś innobytem, jest innym bytem niż my. Na przykład Yeti się pojawia, czy Tarsiusz, zwierzątko małe. Tak. I jakby z punktu widzenia właśnie tych innobytów patrzy na sytuację człowieka. Właśnie ta sytuacja czasem jest bardzo przenikliwa i daje nam wiele do myślenia na temat naszej kondycji. Myślę, że właśnie to spotkanie z kamieniami dzisiaj, to spotkanie takie przyziemne i które skłania nas do poszukiwania, do szukania odpowiedzi na pytania zadawane. Dobrze nam pokazuje Szymborską, która całe życie była osobą wciąż tak, z takim młodzieńczym entuzjazmem właśnie podchodzącą do wyobraźni, do poznania, do zastanawiania się. Muszę powiedzieć, że właśnie jednym z najciekawszych takich utworów Szymborskiej, który to obrazował, był taki wiersz. Zobaczmy, jak Szymborska sytuuje nas w przestrzeni metafizycznej, kiedy odwraca wszelkie porządki. Ale to jest właśnie Szymborska przewrotna, ciekawa, stwarzająca te perspektywy innobytów po to, żeby nas skłonić do innego spojrzenia na życie człowieka. Dziękuję za spotkanie.